Chodzi o to, żeby cyrki były wolne od zwierząt, żeby zwierzęta nie były zmuszane do takich występów w cyrkach, bo to jest po prostu dla nich nienaturalne, bo jeżeli takie zwierzęta są przewożone praktycznie większą część roku, 3 dni są w jednym mieście, za chwilę cyrk się zwija, jedzie do drugiego miasta, one pokonują setki kilometrów, przejeżdżają czasem całą Polskę. Są to dla nich warunki po prostu no, nie do życia. Zmusza się je do tych występów cyrkowych. Są to zwierzęta dziko żyjące, prawda, które dla nich to absolutnie nie jest środowiskiem naturalnym. Każde zwierzę można nauczyć czegoś, prawda, nawet występów, tylko jakim kosztem? I po co to ludzie mają oglądać? My mamy w tej chwili XXI wiek. Zwierzę możemy zobaczyć na wolności, możemy sobie pooglądać je w telewizji. Dzieci mogą równie dobrze Króla Lwa oglądać w telewizji, a nie występy lwów, które są w warunkach makabrycznych, w klatach za małych, które po prostu czasem są agresywne nawet na arenie, prawda? Więc na pewno tresowanie tych zwierząt nie odbywa się za pomocą smakołyka. Ludzie płacą 15 zł i oglądają godzinę przedstawienia, prawda? Kiedy każdy jest zadowolony, ale nie widzą całej otoczki tego cyrku od drugiej strony i cierpienia tych zwierząt, które nie jest pokazywanie na arenie. Niektóre kraje już mają całkowity zakaz. Austria, Norwegia. Ale teraz już w Oświęcimiu wprowadził burmistrz zakaz cyrków ze zwierzętami. Słupsk ma zakaz. Masz. Czy nie mogą w cyrku być ludzie tylko i skakać sobie przez płonące płomienie na przykład i w ogóle bawić publiczność? Muszą być zwierzęta, które na pewno cierpią, ażeby nauczyć się tych wszystkich sztuczek, prawda? Ja myślę, że są bite i maltretowane przy okazji. Także, że absolutnie uważam, że powinien być zakaz 100%. My jako cyrki polskie nie posiadamy dzikich zwierząt, my się tym nie zajmujemy, u nas nie skaczą przez żadne obręcze i nie ma żadnych drastycznych rzeczy. Wszystkie zwierzęta były urodzone u nas, wszystkie zwierzęta są domowe, dbamy o te zwierzęta, codziennie w każdym mieście jest powiadamiana inspekcja weterynarii, która ma prawo przyjść i skontrolować. Inspekcja do nas przyjeżdża weterynaryjna, nigdy nie widzi żadnych uschybień, nigdy nie było żadnych problemów. U nas zwierzęta można pogłaskać, nie ma żadnego problemu, my zwierząt jako tako nie tresujemy.